Cześć, pasieka gromadzeń. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak już wyglądają moje nowe rodzinki z tego roku, odkładziki, jak się rozwinęły. Może zaczniemy od po kolei, od pierwszych. Tutaj w tych dwóch mam mateczki z numerkami 1 i 2. Tutaj była matka numer 3 i 4, gdzie po prostu zrobiłem ten błąd, że poznakowałem w krótkich odstępach czasu te matki. Jedynka i dwójka jeszcze się udała, a na trójce i czwórce już było tyle zapachu na moich palcach tych poprzednich matek, że pszczoły okłębiły i zaatakowały, zabiły te matki, więc tu jest bez matek. No, mój błąd. Co zrobić? Myślałem, że może to kwestia szelaka, ale kupiłem teraz nowy i pachnie tak samo jak ten z tamtego roku. Bo jak ja je znakowałem, to szelak był z poprzedniego roku. No i myślałem, że może wina tego, że ten klej się zepsuł i za mocno po prostu pachnie, śmierdzi. I to mogła być przyczyna okłębienia, ale raczej teraz stawiałbym na... po prostu na ten zapach, na feremon, który przenosił się na palcach. Dlatego jeżeli będziecie znakować matki unasiennione, trzeba uważać na to. Najlepiej po prostu pojedynczo matki sobie co jakiś czas znakować, nie wszystkie naraz. No, ja teraz po prostu pojedynczo przy okazji będę znakował te matki w tych pozostałych ulikach, gdzie jeszcze nie mają opalitków. No już po prostu zachowaniem tej ostrożności. Dobra. To jest odkład, powiedzmy, numer 1, mogę go nazywać. Tu jest ul numer 1 obok. Więc powiedzmy, że w podobnej kolejności, żeby było łatwiej sobie tak. Odkładówki również nazwałem. No numerku na nich nie ma, ale ja tutaj liczę je. No bo wiecie, ja robię do wszystkiego notatki. Czy do tam rodzin produkcyjnych, czy odkładowych. Wszystko jest notowane, co się dzieje na pasiece, aby się nie myliło. Tutaj odkładzik jest na 6 ramkach. Te odkładówki akurat są 6-ramkowe. Tu akurat mam beleczki. Zabierzemy je. Tutaj mateczka powinna mieć opalitek numer 1, o ile jej nie spadł. Ciekawe jak dzisiaj pszczoły, no wczoraj nie było pogody. Dzisiaj może słońca też nie ma, ale przynajmniej nie pada i nie wieje jakoś mocno. Dobra. Obniżyłem troszkę kamerę, żeby było lepiej widać. Zaczniemy od tej strony. Ciągniemy tą ramkę, tylko sprawdzę, czy nie ma tu matki, żeby jej nie przenieść do rojnicy. I co my tu mamy? Tą rameczkę dałem kilka dni temu, ponieważ początkowo, jakby się ktoś dopatrzył, to ten odkład był w innym ulu, 5-ramkowym, ale z racji tego, że już zaczynało brakować miejsca, to jakiś czas temu, parę dni temu, na weekend przełożyłem do tej nowej odkładówki, no bo ona jest akurat na 6 ramek i dzięki temu nie będą miały za ciasno. No, tu jest pierwsza ramka z czerwień krytym. Widzę, że gdzieniegdzie jest faceliowy pyłek w tych, pomiędzy czerwiem, w tych komórkach. No, ale ładna ramka. Dosyć dużo czerwi krytego. Takiego już bym powiedział prawie, że na wygryzieniu, bo już ma zasklep ciemniejszy kolor. To była chyba jedna z ramek. No bo tak, przekładałem to około 3 ramek. Dwie z czerwiem plus jedna z pierzgą. Do tego syrop, czy tam no miód. O, tu się wygryzła już ramka czerwiu. Wszędzie są jajeczka i larwy podlane.
Także już zdążyło się pierwsze pokolenie tej matki wygryźć. Nadal jej nie widać, ale są jajeczka, więc... No, zawsze mogło zgubić na opalitek. Ja też nie mam jeszcze mega wprawy. Tu też się dużo pszczoły wygryzło. I też są jajeczka. Tu są bardziej... Tak, tu są same jajeczka, nie widać w ogóle jeszcze larw, czyli tamte wcześniej z poprzedniej ramki matka jajka złożyła, bo już były gdzie indziej larwy, a tu są same jajeczka. No, tu jest czerw i tu jest też czerw. A gdzie matka? Patrzy na ściance Eula, czy ona tam gdzieś nie zeszła. Ewentualnie mogłem jej nie zauważyć po prostu. Jest i matka tutaj. Jest to matka wyhodowana przeze mnie. No, schowała się, poszła na drugą stronę. Z numerem 1 tutaj chodzi. Troszkę krzywo ten opalitek jej przykleiłem. Sunął się lekko, no ale nie szkodzi. Nie przeszkadza jej raczej. Także 5 ramek z czerwiem. Trzeba będzie za jakiś czas przełożyć odkładzik do po prostu do nowego korpusu dziesiątki, bo tutaj może być im ciasno i będą mogły chcieć się nawet wyroić. Dobra, lecimy dalej. Dobra, mamy ul numer 2, podobna sytuacja jak w poprzednim, czyli matka z mojej hodowli własnej. Pierwszy raz w tym roku hodowałem matki, byłem bardzo zadowolony, czy jestem bardzo zadowolony. Fajnie się unasienniły. Ach, pościągam te beleczki. Dobra, zabrałem beleczki. Na chwilę dałem pauzę, żeby nie przedłużać filmu. Podałem ramkę z suszą. Suszę na weekend. Widzę, że częściowo jest zalana nakropem. Tak, z jednej strony. Jeszcze mocno jej nie zagospodarowałem. Tutaj widać, już jest na przedostatniej ramce czerw kryty i tutaj jajeczka. Jest tutaj wianek miodu. Jest z tej strony jajeczka. Nie ma gdzieś tu matki przy jajeczkach. Popatrzymy chwilę. Chyba nie ma. Dobra. Przy ramkach hoffmanowskich to jest fajne, że one się nie rolują, bo są tutaj ten dystans taki zachowany. O, pięknie. Popatrzcie, jak moja mateczka pięknie zaczerwiła. Cała rameczka równiutka. Tutaj troszkę miejsc, gdzie drucik był. Ale super, decha zaczerwiona. Tutaj już się wygryzła sporo, czyli tak jak w poprzednim ulichu. Jest i matka. Ta dla odmiany jest żółtawa. Popatrzcie. Odwłoczek ma pomarańczowy wręcz. Chyba z jakimiś bakwastami się jej matka, no bo nie ona. Bo ona ma kolor ze względu na to, co, jakie tam trutnie, jakie linie matka podczas lotu godowego z jakimi się unasienniała.
Tak więc wyglądają mniej więcej te odkłady z moimi matkami z początku maja. No bardziej w sumie nie tyle co początek, co już druga połowa, bo serię pociągnąłem z początkiem maja, ale mateczniki do tych ulików odkładowych dawałem około 20 maja. Także one się tam unasieniły parę dni później. I tak pracują. No tutaj jest odkład bez matki. Tak samo ten kolejny. Może żeby nie zanudzać, pokażemy tutaj. Tu był odkład, to jest oczywiście ul, ale był zasiedlany. Tu była taka różnica, że na początku matkę już się podało unasiennioną. Mniej więcej tak to wyglądało. Tak to wyglądało, że tu była matka podana z rodzinki, w której wystąpił nastrój rojowy. Odkład był z matką czerwiącą, ale matka była tutaj tylko około 2 tygodni. Później została zabrana z powrotem do macierzaka, a tu był podłożony matecznik. Więc matka tu jest również z hodowli z tego roku. Ale no, jest ta przewaga, że tutaj przy tworzeniu odkładu praktycznie matka cały czas składała jajka, ta matka z macierzaka. Później nastąpił z dwa tygodnie przerwy, gdzie podano matecznik i zanim się nowa matka wygryzła i unasieniła, to troszkę minęło. Ale i tak odkład jest silniejszy i no tam są pszczoły ograniczone w odkładówce. Pierw były na 5, teraz na 6, a tutaj jednak miały swobodę i się bardziej rozwijały wszerz. No jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ramek. Z tego ostatnia jest węzłem nieodrobiona, ale 10 ramek jest zagospodarowanych. No, tutaj dwie beleczki. Także tu matka też powinna być bez znaczka, chyba że ja ją oznaczyłem, ale wydaje mi się, że nie. No, w dużej ilości tych odkładów jeszcze nie mam poznaczonych tych matek, bo się ostatnio wtedy trochę zraziłem i się nie mogę za to zabrać. No, mogłem sobie przygotować, kurczę, klej i opalitki. To bym przy okazji, jak znajdę, to bym chociaż tą oznakował, no ale innym razem, za tydzień przy przeglądzie. O, tutaj już mamy czerw kryty, patrzcie, bardzo ładnie czerwi matka. Czerw jest zwarty, tutaj wianek miodu. No wiecie, jeżeli jest jeden korpus, to nie będą ramki w 100% zaczerwione, bo nie ma miejsca na ten miód. Jeżeli są dwa korpusy, na przykład 1,5 i w tej połówce na górze jest składowany miód, to one mogą zaczerwić taką ramkę od góry do dołu. A teraz nic nad nimi nie ma, więc w ten sposób. Ale popatrzcie, bardzo ładnie matka czerwi. Pszczoły, popatrzcie, jakie spokojne, nierozbiegane. Bardzo fajnie się z takimi pszczołami pracuje, więc tutaj cechy zostały powielone, ponieważ matka, z której brałem larwy, przenosiłem, to była moja, no w sumie chyba najlepsza matka i właśnie tam pszczoły są bardzo łagodne i bardzo fajnie trzymają się plastra. No oczywiście miodność jest fajna i tu jest podobnie. Pszczoły, popatrzcie, nie są rozbiegane, spokojne, mnie również nie atakują, czerwi fajnie dużo.
Zapas wianek miodu jest. Fajnie. Cieszę się, że przypominają w zachowaniu matkę, bo to nie jest tak, że zawsze otrzymujemy to, co było w tej rodzinie, nazwijmy ją zarodowej. Matki mogły być, by wyjść tutaj agresywne, jakieś kiepskie. Różnie to bywa, zależy dużo od trutni. Głównie jak reprodukatorki kupujemy, no to jednak duża część z nich jest po prostu sztucznie inseminowana, zapładniana w laboratorium, powiedzmy tak, nienaturalnie, z tego względu, żeby materiał ojcowski był kontrolowany. Po prostu pobiera się nasienie z rodziny, w której pszczoły są spokojne, powielają dobre cechy, miodność, łagodność. Wychowuje się tam dużo trutni, później takimi rodzinami się zapładnia matki, ale no, matki muszą być z innego ula, żeby kazirodztwa nie było. Dobra, tutaj się widzę wygryzła pierwsza ramka. No, matkę będzie ciężko znaleźć, tu jest dużo pszczoły, więc prawdopodobnie jej nie zobaczymy. Ale przyjrzymy już do końca. Zobaczymy, co jest na ostatnich dwóch ramkach. Tutaj też trochę się wygryzło. O, jest. Jest matka? Tak, jest. No, a jednak się udało. Popatrzcie. Tu jest matka. Również w mojej hodowli matecznik był poddany. Też ładna. Gruby odwłoczek. Też nie jest czarnulka taka, tylko górna część jej odwłoczku jest troszkę pomarańczowa, ale no mniej niż tam w tym poprzednim odkładzie, gdzie widzieliście, jaka matka była. A widzicie, to się już denerwują. A ja nie mam, kurczę, jak wyciągnąć tej ramki. Albo one po prostu tą ramkę przykleiły. Czasami się zdarza, że pszczoły przyklejają do ścianek ula. Tutaj też widzę, była jakaś ramka z dziurą. One tutaj natrutowo odrobiły. No, tak jakoś to wygląda krzywo. Po sezonie takie ramki pójdą do przetopienia. Popatrzcie. Tutaj jest krzywo. No ale nic. Troszkę czerwiu jest nawet i na tej. Dobra. Dla odmiany jeszcze pokażę może dwa odkłady. Tutaj jest odkład, w którym matecznik był zamarły, czyli po prostu nie wygryzł się. Ja tam zajrzałem i była matka w mateczniku, martwa, nie wygryzła się. Później podałem matecznik, matkę już kupną, nieunasienioną. No ale na drugi dzień mi wywaliły. Okazało się, że przeoczyłem jakiś matecznik ratunkowy. Także matkę sobie pszczoły same wyhodowały i wywaliły tą, którą ja im podałem. Może był matecznik, może matka, nie wiem. Tutaj dawałem trochę ciasta, widzę, że jeszcze jest, ale to nie szkodzi. Na razie odłożymy. Także tutaj dosyć długo nie było czerwiącej matki. Przez to, że matecznik się nie wygryzł.
No, tutaj jeszcze jest nieodrobione. Ja tutaj dokładałem tą węzę też tydzień temu. No, na tej już trochę poodrobiły, ale mało. I tak, tu mamy jajeczka. No tu matka też będzie nieznakowana. One sobie same wyhodowały. Może się ją uda. O, jest. O, teraz mam szczęście. W pierwszym ulu szukałem długo. O, jest, 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 jest. Także to jest matka ratunkowa. Też ma lekko górny odwłoczek, taki bardziej czerwony. Ale te primy zauważyłem, one nie są całkiem czarne, tylko mają też tak właśnie górę troszkę, jeżeli chodzi o robotnicę. Przynajmniej te, które kupowałem. Może taka linia, nie wiem jak u was, czyli bierzecie matki od pani Gębali. No, u mnie primy, jeżeli chodzi o pszczoły, wyglądają tak w większości uli. No, ładna matka. No, szkoda, że nie mam tych opalitków. To bym ją od razu zaznaczył, ale innym razem. No, tu jest ramka z czerwiem. Zwarcie. Ładnie zwarcie czerwi. Fajnie. Dużo mają tu zapasu pokarmu, ale te ciasto im dałem dla bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o podkarmianie odkładów, to czasami w ogóle tego nie robię, zależy od roku. No, ten rok jest taki dosyć deszczowy, więc warto podkarmić. No, ale mają zapas miodu. No, także ten odkład był akurat z primy. Zresztą ja mam w większości pasieki prime. Jestem z nich zadowolony. Prima potrafi się wyroić, to fakt. Ja się, można powiedzieć, tej pszczoły uczyłem 3 lata. I w tej chwili w tym roku żadna rodzina mi się nie wyroiła. Znaczy nie tylko prima. Ale w tym roku miałem spokój z rojkami. W dwóch rodzinach był zaawansowany nastrój rojowy, ale go zlikwidowałem. W jednej rodzinie przenosiłem po prostu matkę. Zrobiłem odkład ze starą matką. Później ją tam z powrotem dałem, wspominałem. To było tam w tej 12, a mateczka jest tutaj w 19. A w drugiej rodzinie no, zabrałem praktycznie całkowicie czerw kryty z rodni. No i dałem węzę i tam troszkę było jeszcze czerwi otwartego jajeczek. No i też to pomogło. Rodzina się rozroiła. A w innych to wystarczyło zrywać miseczki z larwami, z jajeczkami, no bo gdzieś w połowie rodzin był ten nastrój rojowy, ale mówię, no nie był na tyle zaawansowany. Wystarczyło pozrywać i było ok. Dobra, i teraz przejdziemy może do odkładu, do którego podawałem matkę kupną. Tutaj jest ostatni przeze mnie robiony odkład. W rodzince jednej było po prostu bardzo dużo czerwi krytego. To była ta siódemka, tam jest prima z tamtego roku, która, co najlepsze, zrobiłem z niej jako chyba jedynej dwa odkłady. Mniej więcej po jednym odkładzie zrobiłem w tym roku z rodziny. Miałem 15 rodzin produkcyjnych, na tą chwilę mam 31, o ile się nie mylę. Miałem 30, ale tą rójkę trzeba doliczyć. Więc chyba 14 odkładów zrobiłem, bo dwie rójki plus 14 odkładów. Ale z tej siódemki, no jeszcze tutaj zrobiłem jeszcze jedną rodzinkę, jeszcze jeden odkład, bo tak poszła w siłę, a na wiosnę była jedna z najbardziej lichych. Powiem wam, dałem tutaj kartoniki, tak zamiast jakiejś powałki czy folii, miałem pod ręką. Odkłady jakoś to mega nie zgryzają, więc jest to ok, ale to jest takie tymczasowe. Lepsza by była folia,
ci tam beleczki, ale jakoś tak ciasto dawałem na to, tam jest miejsce i po prostu tak wyszło. Tutaj dawałem węzeł, widzę, odrobiły ładnie. Tu już powinna być mateczka, przełożymy na drugą stronę, bo widzę ta strona lekko ruszona tylko przez włoszczarki. Tu jest dosyć dużo zapasu. No, pszczoły jest dosyć dużo, wygryzły się po prostu. A jak już nie było czerwi otwartego, podawałem mateczki linii Melisa. O, jest i matka. O, odłosek już jest gruby, czyli ona już powinna składać jajka. Tu sobie urzęduje. Ja tylko sobie zerknę, czy są jajeczka. Tak, tu są już larwy podlane. Larwy podlane. Tu jest trochę czerwiu krytego, ale może on był wcześniej po prostu. Jeszcze się nie wygryzł. Był przy tworzeniu odkładu. Dobra. Dodam tu ramkę z węzą, chociaż tutaj jeszcze pół węzy nie odrobiły, ale jak matka już zaczęła czerwić, to one mogą dosyć szybko się rozwinąć. A jest miejsce, to trzeba będzie tu chyba dać jeszcze troszeczkę ciasta, chociaż miały zapas duży. Tutaj jest matka rojowa, czyli pokażemy jeszcze jeden odkładzik. Tu sól zasiedlony. Powiedzmy bardziej niż odkładzik. Oj. Tu dałem beleczki, ale jest tutaj dziura i sobie wyszły. Zobaczymy, może się nie mieszczą. Jak się nie mieszczą, to damy nadstawkę. Tutaj niedawno dawałem te ostatnie dwie ramki i widzę, ostatnia nie jest odrobiona, jest sama wędza. Przybliżę, bo nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać. Tam była tylko wędza, nie odrobiona jeszcze. Tutaj jest matka rojowa. Zostawiłem po prostu z rodziny, w której był nastrój rojowy, ramkę z matecznikami rojowymi. Matka się wygryzła. I tyle. No, przedostatnia węza, czyli dziewiąta ramka, jest odrobiona, ale na niej nic się jeszcze nie dzieje. Nie ma ani nakropu, ani jajeczek. Myślę, że jakby taką rodzinkę pod koniec kwietnia utworzyć, podkarmiać. Ja akurat, jak rzepak kwit, praktycznie końcówka kwietnia i większość maja w ogóle nie podkarmiałem ani odkładów, no ani nic, bo po prostu miały pokarm. No tu jest czerw kryty. Czy będzie się chciała roić za rok, bo to jest matka rojowa, to się okaże. Jeżeli one wpadły w nastrój rojowy, bo po prostu miały za mało miejsca, więc tak bardziej wina moja, pszczelarza, niż po prostu kwestia genetyki, że mają ten gen rojliwości, to za rok to będzie niczym nie odbiegająca od innych rodzin. Nie powinna mieć ani wcale, no tu się już trochę wygryzło, nie powinna mieć więcej ochoty na rojenie niż inne odkłady.
W poprzednim roku zostawiłem również matkę rojową w jednym ulu i w tym roku się nie chciała roić. Gdzie były kupne matki od hodowców i wpadały w nastój rojowy, a matka rojowa nie wpadała. Także nie ma reguły, że po prostu z matecznika rojowego matki rojowe od razu się nam wyroją. Dlatego teraz też zostawiłem mateczki rojowe w dwóch ulach. Zobaczymy w następnym roku, jak przezimują, jak się będą zachowywać. Ja lubię robić sobie takie doświadczenia, porównywać. Dlatego zostawiam matkę ratunkową, zostawiam matkę rojową. Wszystkie notatki prowadzę z każdego ula. Za rok się przekonamy, czy jest coś nie tak z tymi rodzinami, które są najlepsze rodziny, czy rojowe, czy od hodowcy, czy moje, czy ratunkowe. Tutaj się cała rama już wygryzła. No, matka tutaj też jest nieoznakowana. No, sporo mam matek nieoznakowanych w odkładach. Za to w rodzinach produkcyjnych wszystkie matki są z opalitkami. Tu jest linia AS. Przynajmniej odkład był robiony z linii AS. Są ciemniejsze pszczółki niż Prima. Czy matkę zobaczymy? No cóż, może się uda, ale tutaj już widzicie, praktycznie taki odkład. To już jest praktycznie rodzina. Damy na, jako drobią, tą ostatnią ramkę węzy. Lipa drobnolistna ruszy, facelia. To możliwe, że jeszcze pół nadstawkę się da na miód. Gdyby zrobił takiego trzy ramkowca, do tego miał matkę unasiennioną na początku maja, gdyby sobie serię może matek wyhodował pod koniec kwietnia, podał ją szybko, żeby się unasienniły, to myślę, że taki odkład spokojnie by nosił miód na lipie. Jeżeli jeszcze by się właśnie dbało, żeby miał ciasto podawało, podkarmiało, to by było całkiem możliwe, że oddzięczyłyby się jeszcze w tym samym roku. No, tu jest ładna ramka z czerwiem krytym. Te są dosyć takie rozbiegane, mniej spokojne niż tamte odkłady. Zobaczymy, może gdzie od tej rojowej większa agresja w następnym roku się oceni. No, tu są larwy odkryte, jajeczka, może gdzieś tu matka będzie. Patrzę w drugą stronę. No, nie widzę jej. No i tam jest ramka osłonowa z pierzgą. To już nie będę wyciągał. Także no, już siła jest spora, naprawdę fajna. A tak jak mówię, gdyby ją jeszcze podkarmił, gdyby trochę więcej pszczoły lub zamiast dwóch ramek trzy dał, to taki odkład pracowałby już w tym samym roku. Dobra, ja to sobie pozamykam. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Chciałem pokazać głównie właśnie nowe rodzinki. Tak to u mnie wygląda.
jeżeli chodzi o unasienianie się matek, to takie sobie było w tym roku. Na początku się cieszyłem, bo większość z tych moich się unasienniła, ale z tych rojowych to chyba dwie, trzy albo cztery miały ule rojowe i połowa się nie unasieniła. W tym ulu podałem matecznik, to też matka nie wróciła. I chyba w jednej rodzince tutaj chyba też podkładałem później tą melisę. A jeżeli chodzi o uliki weselne, to na 7 ulików 5 matek, czyli dwie nie wróciły z lotów godowych. To znaczy w jednym uliku w ogóle pszczół nie było i matki, nie wiem, może poszły za nią, nic nie było, po prostu pusty ulik, a w drugim były same pszczoły bez matki, bez jajeczek, widać, że matka nie wróciła. Dobra, cześć, trzymajcie się.